Rok temu zgłosiła się do mnie pacjentka, dziewczyna w wieku 28 lat. Miała straszny problem z przednimi zębami. Ten problem właściwie ciągnął się już od wielu lat. Nie decydowała się do tej pory nic robić z różnych powodów, między innymi z powodu ciąż, dzieci, ale zgłosiła się już z bólem. Trzy przednie zęby, które tutaj widać na slajdzie, pokazują nam brzydki most porcelanowy, zresztą bardzo stary, i odbudowę kompozytem drugiej jedynki. Zęby te nie nadawały się już do uratowania z powodu silnego stanu zapalnego wokół korzeni zębów, silnego rozchwiania zębów. Te zęby ruszały się do przodu i do tyłu, można je było palcami ruszać. Oczywiście pacjentka bała się, że w każdej chwili mogą jej te zęby wypaść. Leczenie, które tu przeprowadziliśmy, było leczeniem krótkim i szybkim, zależało jej na szybkim efekcie leczenia. Czy należało usunąć te zęby, nie było możliwości wszczepienia implantów tutaj ze względu na bardzo złą jakość kości, należałoby tą kość odtworzyć, są to dłuższe procedury, trwają ponad pół roku. Tu pacjentka prosiła mnie o leczenie, które nie potrwa dłużej niż miesiąc czasu. Wykonaliśmy u niej most porcelanowy, który oparliśmy na sąsiednich zdrowych zębach, które oczywiście były krzywe, ale zdrowe, ze zdrowym przyzębiem, więc wykonaliśmy na dwóch zębach, tu to są kły, jeden zamieniliśmy, udaje dwójkę i pozostałe trzy zęby zostały dowieszone w postaci mostu. Most wygląda bardzo pięknie, jest wykonany z pełnej ceramiki, bezmetalowej. Przez lata będzie służył. Takie mosty mogą służyć kilkanaście lat, 15 lat nawet. Niektórzy moi pacjenci noszą mosty dłużej. Wszystko to oczywiście zależy od warunków w jamie ustnej, jak to używamy, jak czyścimy zęby, no i również od stanu ogólnego zdrowia. Efekt był bardzo dobry. Od tej pory nasza pacjentka może się śmiać już zupełnie swobodnie, nie jest skrępowana, może tym jeść, zęby są bardzo stabilne i myślę, że przez lata będzie bardzo zadowolona z tego.